W programie zobaczymy. 52. sesja Rady Powiatu w Policach. Wręczono nagrody za obywatelskie zatrzymanie agresywnego sprawcy kradzieży. Powiat policki zajął 18. miejsce w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast na prawach powiatu za 2022 rok. Blisko 600 uczniów wzięło udział w 20 targach szkół Polic i Szczecina. Konferencja na temat autyzmu pod patronatem starosty polickiego Andrzeja Bednarka. Zapraszamy! 31 marca odbyła się 52. sesja Rady Powiatu w Policach. Po otwarciu obrad wręczono nagrody Postawa godna naśladowania przyznawane przez starostę polickiego Andrzeja Bednarka. Nagrodę otrzymali Jakub Wiśniewski i Piotr Skorupiński, którzy wykazali się obywatelską postawą, pomagając w zatrzymaniu agresywnego sprawcy kradzieży w jednym z polickich sklepów. Podczas sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in. wystąpienia powiatu polickiego z Banku Spółdzielczego Ziemi Szczecińskiej w Pyrzycach, określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania, a także zmiany przedstawiciela do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach. Ponadto podczas marcowej sesji Rady Powiatu w Policach wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach za 2022 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, sprawozdania z rehabilitacji w 2022 roku Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2027 oraz sprawozdania z wykonania w roku 2022 zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Polickim na lata 2017-2024. Kolejna sesja Rady Powiatu w Policach odbędzie się 28 kwietnia. Powiat policki zajął 18. miejsce w ogólnopolskim rankingu powiatów i miast na prawach powiatu za 2022 rok prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii powiaty z liczbą mieszkańców od 60 do 120 tysięcy. Jest to duży postęp, zważywszy, że 8 lat temu byliśmy na około 100. miejscu. Każdego roku pniemy się o 1-2 oczka. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy i na pewno jest to jedna z najcenniejszych dla nas rzeczywiście powiatów ocen, bo ta ocena pozbawiona jest komercyjnych wartości. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem. Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów Związku Powiatów Polskich według wielu kryteriów, takich jak działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość usługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury i sportu, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych oraz współpraca krajowa i międzynarodowa. Mam nadzieję, że z tej perspektywy, oceniając tego konkursu, to dobry wynik, że przez ostatnie 8 lat zrobiliśmy wszyscy bardzo wiele, ażeby to miejsce poprawić, ale dzięki temu poziom jakości życia w powiecie polickim poprzez powiat policki zmienić. Ocenie poddano 150 powiatów kwalifikujących się do kategorii od 60 do 120 tysięcy mieszkańców. W ubiegłym roku powiat policki zajął 19. miejsce. 30 marca w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo przy ulicy Korczaka w Policach odbyły się 20 targi szkół Polic i Szczecina. Organizatorem była poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Policach. Organizujemy te targi dlatego, że Szczecin jest bardzo dużym miastem, a Policja bardzo rozległym terenem, więc uczniowie z terenu powiatu polickiego mają kłopot, żeby dojechać do wszystkich szkół też w Szczecinie. Dlatego tak naprawdę tutaj wystawia się tylko część naszych szkół, natomiast myślę, że te najważniejsze. Targi były okazją do zapoznania uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z aktualną ofertą kształcenia zawodowego oraz ogólnokształcącego w regionie. To jest najlepszy sposób na zorientowanie się, jaka jest oferta szkoły, porozmawiać z uczniem tej szkoły, z nauczycielem, który tutaj przyjechał, zobaczyć też papierowe ulotki, wizytówki. W targach udział wzięło blisko 600 uczniów ze szkół podstawowych oraz 18 szkół ponadpodstawowych, które zaprezentowały swoją ofertę.
1 kwietnia w Policach odbyła się pierwsza konferencja Autyzm od rzetelnej diagnozy po kompleksowe wsparcie. Konferencja odbywała się stacjonarnie w sali konferencyjnej Zespołu Szkół w Policach, a także online. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów. Wczesna diagnoza autyzmu, typowe zachowania w zależności od wieku, a dziewczęce spektrum autyzmu. Dieta dla dziecka z ASD. Jak pracować z wybiórczością pokarmową oraz czy harcerstwo to właściwe miejsce dla dziecka z ASD, jak pomóc w budowaniu więzi koleżeńskich dziecku w spektrum autyzmu. W ramach konferencji zorganizowane zostały także warsztaty dla rodziców i specjalistów współpracujących na co dzień z dziećmi pod tytułem Jak wspierać dzieci i młodzież z ASD w przeżywaniu swojej seksualności oraz jak skutecznie wspierać własne dziecko w codziennym życiu osobistym, szkolnym i środowisku terapeutycznym. Organizatorem spotkania była Fundacja GGANBU. Patronat nad wydarzeniem objął starosta policki Andrzej Bednarek.